Droga do pozyskania informacji w tym zakresie nie była łatwa. Praktycznie od 1 października staraliśmy się dowiedzieć, co z przebudową stadionu przy ulicy Lubańskiej. Przypomnijmy, 30 września minął ostateczny termin oddania obiektu przez wykonawcę. Jednak jak widać, nie zdążył w porę zakończyć tej inwestycji. W takim razie, co dalej? To staraliśmy się dowiedzieć najpierw od Tomasza Kowalczyka, dyrektora Departamentu Rozwoju, niestety po raz kolejny odmówił nam komentarza. Pytanie skierowaliśmy do prezydenta Jerzego Łużniaka, jednak ten odesłał nas do Cezariusza Wiklika, rzecznika prasowego miasta. Na odpowiedź i tym samym spotkanie z nim czekaliśmy od minionej środy. W końcu się udało. Oto co usłyszeliśmy. Inwestycja się, że tak powiem, realizuje. Wykonawca jest kilka dni po terminie i większość rzeczy, które tam jest, które miały być zrobione, ona, te sprawy są zrobione, oświetlenie, nawierzchnia i tak dalej, i tak dalej. Brakuje prac przy wykończeniu szatni. I rzeczywiście inwestycja nie została odebrana, kary będą naliczane, natomiast jaka to będzie kwota ostateczna, no to zależy, czy on skończy to za 2 dni, czy za 2 tygodnie. To prawda, jednak w każdej umowie zapisana jest kwota dzienna. To jest kilkaset złotych, nie pamiętam dokładnie, nie jest to jakaś kwota sięgająca kilku tysięcy złotych dziennie. To jest kilkaset złotych dziennie za każdy dzień opóźnienia wydania zakończonej inwestycji. Nie wiadomo, kiedy wykonawca zakończy pracę na stadionie przy ulicy Lubańskiej.